Czyli tam jest coś białego, mozzarella, tak? W czym? W caprese. Co to jest caprese, stary? Wyraź to w jakikolwiek to do jedzenia. A czemu potrzebujesz coś białego? Co jest, cały czas myślisz o tej masturbacji? Coś nie dodałeś? Możesz sobie tak dodać coś białego. Nie wiem, czy to będzie smaczne, ale pomidory będą osolone. Czy możemy wrócić do pociągów? Stary, chyba też do pociągów, a my dalej nie wiem, kto nam daje. Krzysiek mówi, wróćmy do pociągów. A który pociąg wybieramy? Pociąg Krzyśka do masturbacji. Nie! Kto się chce nim przejechać? To jedyny pociąg, który Krzysiek podróżuje w pierwszej klasie. Będzie maszynistą, bo dołoży do pieca! Mój pociąg się nie spóźnia! Będzie przyspieszony! Nie, to jakby uprawiał seks, to był ekspres. No, nie wiem, Krzysiek zaprosił żony na widownię, wielkie brawa! Ciekawe, czy Krzysiek ma tak przed seksem, że gwizdże i mówi do żony: odjazd! Ciekawe, że bezdomni nie chodzą do kościoła się ogrzać, nie? Może chodzą. Słuchaj, jest niezerowa szansa, że ktoś ich stamtąd wygania. Powiem ci szczerze. Chociaż, jakbym chciał zhakować system, to bym poszedł do konfesjonału i miał po prostu bardzo długą listę grzechów. Taką na 2 godziny bym napierdalał, że tak, masturbowałem się w środę. Ale szczerze, o 16, o 19, przepraszam, o 17 też. Ksiądz by ci wodę padał, ty się odwodnisz, człowieku, masz. Ja ci powiem, że wydaje mi się, że za dobrze znam Krzyśka, ponieważ jak mówił o grzechach, to wiedziałem, że pierwsza się pojawi masturbacja. No bo stary, jakie jeszcze mogę mieć grzechy? Co? Obżarstwo, no, wymaga, stary, obżarstwo wymaga pieniędzy. A masturbacja wymaga kondycji fizycznej. W sumie, Krzychu, trochę wyglądasz taki bezdomny, który serio przejada swoje pieniądze. Bo co? Bo musisz ściemniać. Chciałbym pieniądze. Co, na jedzenie, grubasie? Nie, nie, będę chlał, naprawdę, naprawdę. Ale zupełnie serio, miałem kiedyś taką interakcję z gościem, że no, tak dość agresywnie zaczepiał ludzi. Dzień dobry. Tak jak ja teraz. Ale agresor, kurwa. Hola, hola! Kawalerzy. I koleś się wrócił, a przepraszam, i dwójkę ci zostawił. Nie, tak serio, agresywnie zaczepiał ludzi i podszedł do mnie i mówi, może pan mi coś da? A ja chciałem tak, no miałem dobry humor, ale chciałem też pogadać, bo to też jest za darmo. I mówię do niego, no nie wiem, czy panu dam. A gość serio powiedział mi, nie mam czasu na twoją niepewność. I se poszedł. Stary, są zabiegani bezdomni, ale to jest niewiarygodne. Człowieku, myślisz, że sam tu jesteś na tym rynku? A gdzie się mogą bezdomni spieszyć? Do kościoła. Jak gdzie się mogą spieszyć, żeby odejść od Krzyśka? A nie, mogą się, teraz się mogą spieszyć w Krakowie, bo my mamy prohibicję od 12. A rzeczywiście. Zrobili wam też w stolicy prohibicję? Nie. To spoko, spokojnie, niech cię. Wiesz tak, kolego, zamknij mordę, bo usłyszał. Tutaj wiesz, nie pozwoliłby, żebyś nam odebrał alkohol, kurwa. Ale to nie wiem, czy to mogę mówić, bo to chyba. No, a to nie powiem, to przepraszam. Fajnie, że się zapytałeś. No mów. Najlepsze, że on nie powiedział, o co chodzi. Ale to mogę mówić? Ale co, wiesz coś od Trzaskowskiego? Że... Nie. Okej, dobra, mały spoiler. Na waszym miejscu kupiłbym browara przed 23 dzisiaj. Ej, wróciły, dobra, fajnie. Dzięki. Tak się dobrze śmiałaś na bicie o hemoroidach, że miałem takie, że kurde, ona się zmęczy, że muszę mówić wolniej, bo fajnie, żebyś została. No tak, to dobrze. Dobrze, że z tej strony. Dobrze, drodzy ludzie. Ale zazwyczaj ludzi bawi to, co ich dotyczy, nie? Ej, jak jest proktolożką, to był naprawdę dobry plot twist. Jesteś... Obsługuje 5 klientów na raz. Jak to...
Mam pełne ręce roboty. Pełne palce. Ciekawe, czy wszystko tam... mam pełne. Ciekawe, czy tam też mówią. Ja też pracuję, bo jestem technikiem nerwystycznym. Wow! Czyli grzebiesz tak? Ja cię! A Krzysiek ma zęby w dupie. Jak kiedyś myślałem o tym, jakby były kubki smakowe w dupie, to było przerąbane, nie? W sensie takim, że strasz i masz takie i strasz więcej, nie? I jedyny sposób, żeby przestać, to czy musisz coś smacznego szybko w dupę zalić. Ale ty, no, ale jest chyba jakiś ekwiwalent kubków smakowych w dupie. Przez P po prostu są. Kubki smakowe. Przepraszam. No co, nie mieliście tak, że zjedliście coś ostrego i was dupa piekła? Oj Boże, no. O. Ja nie miałem nigdy inaczej. Ja potem poznaję, że chce mi się do kibla. Że piecze. Yes. Wiesz, że ja tak miałem po drinku w resorcie? Serio, bo tutaj jest jakiś taki drink na górze, gdzie to jest segment sponsorowany. To się nazywa Bitwa pod czymś tam i tam serio z jakimś takim strasznym takim chili oblepiona ta szklanka. Miednica i to się siada. Się powinien ten drink nazywać Bitwa pod Kasparka hemoroidy. Nie, to walka o wzgórze, czy tam coś takiego. Monte Cassino szturmujemy, nie? Zamiast, o Boże. Tam już przed walką była wszędzie krew. Jedyna bitwa. Czerwone maki. Zamiast... Jest tam przelewana polska krew, to naprawdę. Ale to lepiej by było, jakbyś był kobietą, bo mogła być ta pieśń Czerwone maki pod Krzyśka waginą. Ora. Nie, jakby to była kobieta, to było, wiesz, 300, bo to był wąwóz Termopile. Jezus Maria. Przepraszam. No jesteś kreatywną osobą, to ci trzeba przyznać. Dziękuję, tylko w obszarach poniżej pasa niestety. Dobrze. Mnie w ogóle bardzo zbawiło, jak Szymon powiedział na open micu, że miał dziewczynę, która nie ma nóg od kolan w dół. A jakby kurwa ktoś widział, że ma od kolan w górę nóg. To byłoby bardzo dziwne, lewitujące ciało. No. To jest zajebiste, nie? Że jedno masz się gdzieś tutaj, nie, w sensie, no kurwa, no jak to wygląda? Masz stopy i kolana pod jajami, kurwa. Ale stary, nie, to wtedy ci przeszywają ci tutaj, wiesz, stopy. Nie, nad kolanem. Nie. Jak w sensie, że nie ma odtąd dotąd nogi, nie? No. Skakanka była zajebista, bo to było... No na pewno byś nie zaczepił stopami wtedy o skakanie. I tam skusiłeś! A ciekawy wyglądałby człowiek, nie? W sensie jakby nie było tego odcinka. To czy nie, jak się nazywa ta część nogi? Co to jest? Udo? Nogi być się nie zginęły. Czekajcie, musiałby tak kamera... Czy to jest udo? No co to jest? Wyglądałbyś tak, tylko musiałaby dobrze kamera, żeby nie było widać. Tak byś mniej więcej wyglądał. Jezu. Co? Słuchaj, Wolski, próbujemy. To trzeba jakoś tym, potem jakoś wyciąć. Taki, Jezus Maria, to jest zła pozycja. Się serio zesram. Stary. Szkoda, że my w Krakowie nie jesteśmy, bo na pewno by był na publice ktoś z maczetą. Już byśmy tak, tam. Sprawdźmy! Amputacja w Krakowie to jest kwestia cierpliwości po prostu. A teraz ktoś, wiesz, wyskakuje z publiczności. Ja pochodzę z Krakowa! Jezu. Ale dobrze, bo jak się nazywa ta część nogi? Co to jest? Nadkole? Nie, no masz tu udo, podłucie, nadkole. No, ale to konkretnie. Krzysiek, no jesteś bardzo, kurwa, jesteś czerwony, udo. Więc u ciebie... To jest udo tutaj? To czemu, jak się mówi, czy siądziesz mi na kolana, to się bierze osobę tu właśnie? Nie powinno się mówić, chodź do wujka na udar? Nie, może to jest dziwne. Chodź do wujka, ma udar. Ej, no to byłoby bardzo dziwne. Jak się u ciebie nazywała ta zabawa, że tam ktoś ci... Hopsasa. Tak? Hopsasa. U ciebie podrzucano? No mi tak, tak, że, ale mój... chodzi ci o to, że tak cię też na kolanie tak. I tam była jakaś melodyjka z tekstem do tego. A to mój tata robił zawsze opa-opa. Opa-opa? Tak. To u mnie to się nazywało wąska droga. Nie, serio. To jest, że brał cię na kolana jakiś starszy członek rodziny. Jak to brzmi? I było tylko tak, że znał wąska droga, kamienie, bęc. Kamienie, drąg. Jezus Maria. To... U Kasparka w domu na drodze były pionowe progi zwalniające. Jezu. Ale to bardziej jak zabawa z dzieckiem, to brzmi jak seks, kiedy ci akurat kamień nerkowy wychodzi. Jejku.
Moi drodzy, macie teraz, jak zauważyliście, jest to dość swobodna rozmowa. I jest taka możliwość, że zapędzimy się w rejony, których wy byście nie chcieli, żebyśmy się zapędzali. Tak, ale jest na to ratunek, bo w każdej chwili każdy z was może krzyknąć litości. I my wtedy przestaniemy. Albo nie. Więc jakby, okej, bo powinniśmy pogadać jakiś segment rozmowy z publicznością, bo nazywaliśmy to crowdworkiem. A póki co we trzech se robimy crowdwork. W ogóle ale Krzysiek, technicznie rzecz biorąc, to my z Wolskim jesteśmy twoją publicznością teraz. Dziękuję. Szkoda, że nie kupiliście biletów, kurde. Ale... Na ciebie? No. Ale dobrze, bo ja chcę zagadać z tą dziewczyną, która się tak dobrze śmiała. Słuchaj. Stary od razu sample daje, nie? To jest genialne. Dobra. Jesteś techniczką dentystyczną, tak? Okej, okay. Jak masz na imię? Ola. Olu, jak to jest być technikiem, co się robić w technice dentystycznej? Okej. Okay. A chciałabyś spojrzeć gdzie indziej, co? Czyli człowiek nie koń. Ale nie, dobra, bo ja... A masz taki ten motyw, że patrzysz ludziom w zęby i masz takie, Jezus Maria, człowiek. Okej. No jakbyś miała powiedzieć, jaką Wolski ma wadę? Zębów oczywiście. Tak. Mam dobrą wadę. Stary, ja mam zalety zębów, kurwa. Wolski po prostu, Wolski ma bardzo krzywe zęby, ale też się pluje i to amortyzuje ślinę. Kurde, a co właściwie, bo jak czasem jestem u dentysty, bo to jest drogie. I tak, ja jestem w ogóle ciekaw, czy kiedyś było tak w samolocie, nie, że tam, czy jest jakiś lekarz na pokładzie, ktoś, ja jestem dentystą, dajcie mi 1400 zł, zrobię mu kanałowe, nie. Bo jak jest, czym ty się, w sensie czym twoja robota różni się od tego, co tam stomatolog robi? Musisz mówić tak, odjeb żebym... tego typa. W sensie, jesteś w stanie sama zrobić protezę? No to jak Wolskiemu upierdolimy nogi. Będziesz miał te uda trzonowe po prostu. Gdzie wiesz, takie jak w tym. Złote po prostu albo srebrne, takie wiesz. Korony będziesz miał na uda. To koronka na udo to akurat jest. Byłoby, zęby masz spoko, ale krzywo chodzisz. Wolski, jakbyśmy twojej żonie tak zrobili, to by nie musiała koronkowej bielizny zakładać. Ja, no tak. A potem wiesz, budzisz się i tu cię łupię, bo ci wychodzą ósemki. Ale w ogóle... Idziesz, wypadła mi plomba, kurwa. Ale... A też jest ciekawe, nie? Czy jest w ogóle bielizna dla ludzi, na przykład bez jednej nogi, nie? Że masz, poproszę koronkową bieliznę dla żony, nie ma lewej nogi, nie? I masz taką, że to wygląda zajebiście. Stary, przecież jak masz nie masz jednej nogi, to zawsze masz drugie majtki gratis, kurwa. Albo jak kupujesz komplet, to masz prezenty pod choinkę na 2 lata. Dobra, czekaj, bo tak. Jesteśmy tutaj po to dzisiaj, żeby przedstawić wam kogoś szczególnego. Ja nieprawda. Bo może macie, jak pomyśleliśmy, co my, prości ludzie z Krakowa, możemy przynieść wam, mieszkańcom, mieszkankom, osobom mieszkalnym stolicy. I stwierdziliśmy, hej, przyniesiemy wam naszą wiedzę. Na przykład już technika dentystyczna jest opanowana, ale może macie jakieś takie codzienne problemy. Nie muszą być dużego kalibru i my swoim sprytem, oszczędnością i znajomościami wśród nielicznych przedstawicieli kultury tego miasta możemy spróbować je rozwiązać. To śmiało można mówić, jak mówię, kaliber problemu jest dowolny. No dowolny, teraz sobie zmarła mi matka. Jezus.
to słuchaj, wiem jak możesz jej zrobić ładny zgryz. Jeszcze mimo wszystko. Będzie tak, że ludzie będą patrzeć na tą trumnę i że wygląda jakby się cieszyła. Tak, jak ją ekshumują za 100 lat, powiedzą, Jezu, jaki zgryz! Jak będzie gryzła ziemię, ja pierdolę, dobra, przepraszam. Patrz, jak równo gryzie ziemię, nie? Jezus Maria. Yes. To jest zajebiste, bo ona siadła dokładnie tam, gdzie daliśmy mikrofon zbierający, więc... No to będzie tak, to jest doklejone śmiechy, tak, kurwa. Tak. Śmiechy z puszki. To... Trzech typów grało dla jednej laski, bez sensu. Widziałem takie filmy w internecie, to wyglądało inaczej. Oni po prostu będą myśleć, że ją w trójkę łaskotamy, kurwa, na tym nagraniu. Czekaj, musimy mieć na widoku ręce, żeby ona się zaśmiała i wtedy będzie... No i dobra, bo znowu w dziwną stronę idę. Słuchajcie, to jeszcze raz zachęcam. Czy ktoś chce zgłosić jakiś taki codzienny problem, który możemy spróbować rozwiązać? Koleje. Opóźnienia. Opóźnienia kolei. Do likwidacji. Proszę. A co, jeździ na co dzień pociągami gdzieś? W sensie tak... Gdzie, czekaj, bo gdzie ty jesteś? Bo ty jesteś. Tam jesteś. Tam. Okay. A, bo teraz te lokalne koleje w Warszawie strajkują, tak? WKD. WKD? Tak. Czy codziennie? No nie wiem, chyba wczoraj strajkowały, czy co? Albo dzisiaj coś mówi, coś tak słyszałem, że 2 godziny mają nie jeździć. To jest spoko, nie? Że oni strajkują, a ludzie się nawet nie zorientują, bo tak to wygląda. Nie? Ludzie mają tak już grafik, oni strajkują między 12 a 14, to wyjebane, nie? I tak naprawdę strajkują, a opóźnienia są mniejsze. Bo tak, tak, tak. Bo wywalili te połączenia, które tak psuły. Zapychały. W czasie. A masz pomysł, jakby usprawnić kolej w sensie? Huh. A w ogóle czym się zajmujesz? Do czego dojeżdżasz? W sensie, bo może jesteś jakimś coachem i niepotrzebnie dojeżdżasz. Wolski, ja wiem jak usprawnić kolej. Dodajmy wagonom skrzydła. Wystarczy wagonom skrzydła. Tiry na tory, tak. Ostatnio właśnie mieliśmy tutaj, znaczy nie tutaj, mieliśmy rozmowę z osobą, która pracuje na tirach i wozi tylko i wyłącznie podkłady kolejowe, więc to serio. Pociąg tirów nie wozi, to nie działa w dwie strony. Nie jest symetry, nie ma tam symetrii. Ale rzeczywiście, to tutaj jeszcze, to co, czym tam się zajmujesz, że musisz często pociągiem jeździć? No, pracuję, tak? O, ja pierdolę. W sensie i tak masz więcej niż my trzej tutaj naraz, nie? Żaden z nas nie może tak powiedzieć. Ale to jest fajne, Krzysiek, jak od razu podkreśliła to, że ty tego nie rozumiesz, że... Naprawdę musisz gdzieś być codziennie? Nie? O co? Człowieku, pracuje, ogarnij. Przecież pieniądze przynosi ten pan, listonosz. Nie? Ty je dostajesz i mówisz, o, idę do Żabki. Popatrzyła na twój sweter i myśli, ten chłop nie może pracować. No, pomidory są drogie, to wiesz. Tak, tak. Ten sweter jest coraz droższy w sezonie zimowym, po prostu. Pomidory są drogie, dlatego Krzysiek ma je na swetrze, żeby pamiętał, jak wyglądają. Następnym razem kupię sobie sweter w masła, nie? Będę patrzeć, że o, milioner! A w ogóle straszni. Wiesz, jak będzie miał kurtkę, to będzie taka reklamówka na te pomidory. Ludzie będą cenę przyklejali, ważyć go na kasie, kurwa, w Carrefourze. Jezu, jaki wielki pomidor! Kasparek nosi takie drogie rzeczy na ubraniach, bo to jest jedyna sytuacja, kiedy ktoś podejdzie i powie, no mój drogi. Ale stary, ale Krzysiek to jest taki malinowy pomidor, bo jest taki słodki. No i to są bawole serca, kolego, na bank. Znaczy, ja nawet nie wiem, jak bawole wyglądają. Serca? A czekaj, no, czekaj, a pokaż to pierwsze, to. Już to kurwa pryskane jest. Pierwszy przypadek, kiedy pomidor się spocił. Ale patrz, jak się spocił, to od razu są posolone. Ojej. Jakby się zesikał, co by było? Stary, jak opruszysz mnie śniegiem, to jestem sałatką kaprezę w tym momencie. Chociaż nie, tam jest, dodałem, coś jest coś białego w kaprezę, nie? O stary, kto ci robił obiad? Tata? No nie, dobra. Krzysiek po prostu jebnął jedno wyrafinowane danie, co mu się przypomniało i nawet nie wie, jak wygląda. Mogłeś wziąć coś z mozzarellą, ale nie. Czyli tam jest coś białego, mozzarella, tak?
czym? W kapreze. Co to jest kapreze, stary? Wyraź to w jakikolwiek, to do jedzenia. A czemu potrzebujesz coś białego? Co jest, cały czas myślisz, no, o tej masturbacji? Coś nie, no, nie. Możesz sobie tak dodać coś białego, nie wiem, czy to będzie smaczne, ale pomidory będą osolone. Czy możemy wrócić do pociągu? Stary, ty wracasz do pociągów, a my dalej nie wiem, kto ma nam dalej. Krzysiek, okay, Krzysiek mówi, wróćmy do pociągów. A który pociąg wybieramy? Pociąg Krzyśka do masturbacji. Nie! Kto się chce nim przejechać? To jedyny pociąg, który Krzysiek podróżuje w pierwszej klasie. A, będzie maszynistą, bo dołoży do pieca! Mój pociąg, no, ja się nie spóźnia! Będzie przyspieszony! Nie, to jakby uprawiał seks, to był ekspres. No, nie wiem, Krzysiek zaprosił żony na widownię, wielkie brawa! Ciekawe, Krzysiek ma tak przed seksem, że gwizdże i mówi do żony: odjazd! Sprawdza bilety, nie wiem, kurwa. No, jest to najtańsze pendolino, jaki możesz się przejechać. Jak się nazwał pendolino? Ty to kurwa, telka, druga klasa. No, to prawda. Gniazdka nawet nie masz, żeby telefon stary, podłączyć. Stary, tam jest nawet wars. Wars. Tak. Co? No jak stary, wars w chuj jest na bank. Ale co on określił jako wars? Tak się seksu, że co, z połykiem? Czy ja. Stary. Jak mu takie resztki jedzenia z pępka wyjadą. Niewiarygodne. Krzysiek jak kończy, to nie jest takie tylko takie jak skrzypienie hamulców, słuchaj. I później wiesz, kończy się ta część oralna i mówi: najadłeś się, to wracaj na swoje miejsce. Jejku. Nie, ale w sumie jest tam opcja na hamulec ręczny, jakby nie patrzył. Miałeś kiedyś tak, że cię podszedł i przepraszam, ale pan nie podsiadł. Przepraszam, są już tylko miejsca stojące. A później Krzysiek musi wrócić do strefy ciszy od razu. O! Żona cały czas jedzie w strefie ciszy. Czy możemy wrócić do tamtej pani po prostu? Dziękuję, że poruszyłeś ten temat. Co, masz dla niej wolny przedział? Czy? Ciekawe, czy było kiedyś tak, że jeden wagon jechał gdzie indziej później. Że jest odczepiony w Bydgoszczy albo coś takiego. To Tomkowi się zdarzało, że się wagon odczepia. Oj, dobra. No było tak, no co ci powiem. Jejku. Dobrze, to może tak. Gdzie się ostatnio spóźniłaś przez te pociągi? Okej. Okay. Czy lubisz swoją pracę? To już brzmi dziwnie. Ale mi żart zjebała. Ja tak myślałem, że ona powie, że nie lubi swojej pracy. Ja powiem, że no to o co ci chodzi? No dobra, a co to jest za praca, co ją lubisz? Pracuję w bankowości niekomercyjnej. Czekaj, co? Mordor? Czekaj. Co to jest bankowość niekomercyjna? Co, nie chcecie pieniędzy? To są takie banki, że nie stać na reklamę, rozumiesz? To jest bank żywności może, nie? No coś takiego. No nie, no pewnie dla klientów indywidualnych, tak? Czekaj, bo tam chłop już krzyczy bank sperwy, mu się skojarzyło z bankiem żywności pewnie, ale... I wracamy do masturbacji krzyczy. Nie, dobrze. Czekaj, padło słowo niekomercyjne, ja chcę dowiedzieć się, co to jest bankowość niekomercyjna. No, jest jeden taki bank w Polsce. Okej, okay. To nie mów jaki. Ale co robicie? Czemu to jest bank niekomercyjny? Że to jest bank dla banku? Rozwijamy gospodarkę Polski. Czy ty dla Trzaskowskiego robisz? To na pewno jest ten bank. Zaczyna się na M, kończy na bank. Rozwijacie gospodarkę Polski. Jak? Przez różne programy. Między innymi rządowe. Różne programy. MS Office, Excel, rozumiem. W notatniku coś tam naskrobiałem. No. Różne programy rządowe? A jaki na przykład program taki jeden? Czy możesz powiedzieć? Pegasus. Mieszkanie Plus, tak? To Krzysiek, myślę, że musisz tutaj zakręcić, a nie przy tym techniku. Ale to czekaj, no to skąd macie pieniądze? A, to są te świeżo wydrukowane, stary. No ty mi kredytu nie dałaś 2%. Nie dostaliście kredytu 2%? Stary, ja nie mam zatrudnienia teraz. No tak, rzeczywiście. Ja się nie postarałem. Ty się nie postarałeś? No, kredyt 2%. Czy ty masz mieszkanie?
No jedno, no. Ja... Jaki burżuj! No. Rentier, kurwa! My tu pół godziny o bezdomnych, a on ja mam mieszkanie, chciałem drugie. Ja on tam na zapleczu, że... Ja nie muszę. Mam też komórkę lokatorską na dole, Krzysie. Tanio wydaję. Nie chcę. Ale popatrz, jak pracujesz w takiej firmie, że tylko rozdajesz, no to chętnie siedzisz do roboty, nie? Temu damy, tamtemu damy. A na czym, w sensie, co robisz tak na co dzień? Na przykład, byłeś dzisiaj w pracy? W piątek, tak. W piątek. Kleją na pewno i śpają. Ja to dzisiaj w piątek, kurwa. Czy ona chciała mnie wyszydzić, że w pracy? Ta w piątek! Czekaj, kurwa, ja teraz w pracy jestem, czekaj. Jezus Maria, gdzie ja teraz pociąg złapię? Przelewy nie poszły, ale to nie komercyjne, to ja pas. Nie komercyjne. A jak masz na imię, bo dalej nie wiemy. Wiktoria. Wiktoria. I okay. Potem będziemy cię szukali na stronie tego banku i będziemy wiedzieć. W ogóle ale... Wiktoria, to jak wiesz, zwycięstwo. Mhm. Ale to nie, to co na co dzień robisz w tej pracy? Na przykład co dzisiaj robiłaś w pracy? Piotr. Czekałam na twój występ. Co robiłaś, Wiktoria, w pracy? Akty, no to tu się... Czekaj, jak tam... Jezu, obsługuje. A ja będę rysował! Jezu. Ej, to jest ciekawe, że to dało taki potencjał, że my nic nie musieliśmy powiedzieć. Tak, tak. Słuchaj, no, o, słuchajcie, obsługuje zarząd, tak? Ty się pojawiają. No już. Czujesz pociąg do swojej roboty? Ładnie nam powiedziałeś, Wiktoria. Okay. No, ci ja bym już zszedł z Wiktorii. O, stary! No już... No. Tak. To hamuj! Ale gdzie... Dziękujemy ci bardzo, Wiktoria. Dajcie wielkie brawa, tak, Wiktoria. Tak. A po tych brawach przypierdolimy się do kogoś innego. Nie, a ja mam takie pytanie. Czy są jakieś takie rzeczy, co się mówi o Krakusach i wy jakieś, albo jakieś znacie takie, żebyśmy to mogli obalić? Jak się mówi, jak się to mówi? Albo potwierdzę. Stereotypy. Stereotypy. Wiedziałem, że to się ze stereo. Łukasz jest... Bo to słyszałem jakieś z dwóch stron, ktoś mówi tak, jeden warszawiak z tej, drugi z tamtej. Od was to można powiedzieć, jebie edukację. Chyba ten nie wie, gdzie jest Udo, ten stereotypów, kurwa, nie zna. Nie, on jest po prostu tak czysty, że nie zna takich rzeczy jak stereotyp. Jak to będzie eskalować, to nie wiadomo, co ja jebnę. Ale jakbyśmy ci dali kolory do odurzenia. To trzeba oddychać, trzeba oddychać. Natomiast jest taki cwany, a wczoraj mieliśmy występ. No i on wziął mikrofon i tam było, że jest czerwona lampka wyłączona, zielona włączona. I do mnie... Kurwa, pomóż mi. No ale to nic jest mega problematyczne. Ja nawet nie mogę przeprowadzić samo badania kału. Zainteresował się technik dentystyczny właśnie, dlaczego nie mógł? Trzeba ocenić kolor tego kału. To nie jest tak, że jakoś, no nie wiem, czy po zapachu można, albo po smaku. Ale ja się oceniam kolor, co, że ładny, brzydki, kurwa, nie rozumiem. To jak to lubi, stary, no. Jest. Jak to lubi, a tobie się czarny kolor podoba na przykład? Czarny kolor? No jest na luzaczku, stary, co ja mam czarnego? A nie, no, czekaj, nic chodzi akurat. O czarny kolor kału? No tak. Czy to jest, o to świadczy o jakimś problemie? Tak pytam. A Gasparek to świeżo po straniu. Ej, nie, tak pytam, jak dla kolegi. Ale tak czarny, jak tu za paznokcie mam, tutaj tak o. Chociaż kurwa, jadłem pizzę, wysrałem kaszankę, o co chodzi? Czarny kolor kału to problem. Nie, to po prostu człowieku węgla za dużo. Węglowodanów, przepraszam. My w Krakowie to wpierdalamy dużo węgla z powietrza. Oj, tak. Ale serio, nie, tutaj tego nie doświadczacie. Bo czasami jak po prostu otwieram okno, to jakby ktoś grilla robił cały czas. To nawet nie jest żart, nie? Tylko ja mam w Krakowie jest powietrze barbecue po prostu cały czas. Wiesz, kto robi grilla, kurwa? Majchrowski grilluje nasze pieniądze, kurwa, w kieszeniach deweloperów. Normalnie. A tu też był jakiś problem z mieszkaniami. Tu też było coś. Afera reprywatyzacyjna. A? Też znam długie słowa. To jest stereotyp. Stere co? Okej. To spróbujmy teraz tak jakoś... Weźmy ten stereotyp jakiś. Są jakieś stereotypy o ludziach z Krakowa? Są skąpi. No to nie jest stereotyp.
A inaczej. Jak masz mało pieniędzy i ich nie wydajesz, to znaczy, że jesteś skąpy? A nie biedny po prostu? Widziałeś, że bezdomny rozrzucał tak i mówi: wierzcie! Ja mam za dużo, kurwa. To był inny. Wierzcie i jedzcie z tego wszyscy. W sumie tak. Z czego masz jeść? Czekaj, bo Jezus technicznie rzecz biorąc, on miał jakąś chatę? Szopkę. On był bezdomny. No nie wiem, technicznie, czy Jezus był... Łukasz, jako że jesteś osobą najbardziej wyedukowaną z nas wszystkich. Czy Jezus miał dom? I nie mówimy o domu ojca. Jezus teraz był nomadem. Nomadem? On wszędzie jeździł na osiołku po prostu. Okay. Od oazy do oazy i tam nauczał. Okej. Okay. Jeszcze raz? No. Pieszo chodzi, nawet po wozie. A, sandały miał przecież. Był pierwszym sandalistą. Osiołka nie miał, tak. Dali mu tego osiołka. A jak wjechał do Jerozolimy? No jeden raz wjechał do Jerozolimy, bo potem jechał do innego miasta, nie? Brał po prostu... Za drugim razem to już wyjeżdżał z Jerozolimy. Nie brał tam osioł Uber, nie? I po prostu... Ja taki Uber krzyż po prostu. Nie pewnie znowu, że... A, znowu osioł, co nie zna języka. Ja pierdolę. Ale to jest ciekawe, w sensie, znaczy... Mi się wydaje, że on miał dom. Tam nigdzie nie było napisane, że on nie miał domu. No, jakby to mieli tak super. To byłoby dziwne, nie? Że... Ej, on był obcym ludziom nogi. To... Może za hajs. To był... Pucy stopą. Pucy... No tak, tam nie było butów, rzeczywiście. Pucy stopą był, no. To Jezus był pucy stopą? No a kim? Mesjaszem. Nie, no ale musiał mieć dom, przecież Józef robił meble, nie? Był stolarzem. To nie musiał do swojego domu, kurwa, mebli robić, co ty gadasz? No, w Ikei raczej niewiele osób mieszka. Mam nadzieję. Byłoby trudne mieszkać. To jest ciekawe, to byś mówił, że szef bez butów chodzi, czy w dziurawych butach chodzi, tylko stolarz nie ma domu. Ej, ale powiem wam, że ja to, kurwa, chciałbym mieszkać w Ikei. Te pokoje tam są takie, Jezus Maria. Jak byłem dzieckiem, to marzyłem o takich pokojach. Malutkich. Jezu, to robią te pokoje na 3 metry kwadratowe. Dla tych, wiesz, kurwa, co mieszkania te robią. Apartamenty. Słyszeliście o tym apartamencie? Nie, przepraszam. 70 metrów chyba mieszkanie. Chłop podzielił na 24, kurwa, apartamenty. 70? I wynajmuje. To tu w Warszawie. I dwa kible tam to w Warszawie są. Tutaj? To jest w Warszawie? I my jesteśmy, kurwa, skąpi? A kto wynajmował? Kto się śmiejesz? A na widowni jest 40 osób, co tam mieszka właśnie w tym, nie? W jednym z nich tylko. W jednym z nich. A to wszyscy wtedy, wiesz, możesz, bo multisporta możesz brać dla osób, z którymi mieszkasz. Oni wszyscy mają, wiesz, na jedną osobę. Jeden chłop pracuje i wszystkim ogarnia multisporty. Ale on ogarnia, w sensie on buduje akademik taki? W sensie, że mają jeden kibel wszyscy? Nie, stary, to jest mieszkanie normalnie, jedno. Takie no względnie duże, no bo 70 tam chyba metrów czy ileś, ale podzielone na takie klitki, na takie prostokąty, kurde. No ja nie wiem, jak się to wytłumaczyć. To jak masz parkiet, no nie? To jedna deska to jest jeden pokój po prostu. Czyli masz łóżko z opcją srania na przykład, i kąpieli. To ja bym zajmował jeden pokój i miał dwa przechodnie po prostu. I dalej byłby to dla ciebie awans. Jesus. Miałbyś coś nad głową zawsze. Sąsiada. To było ciekawe, jak masz na stojące mieszkanie i są łóżka piętrowe. W sensie, że nad tobą mieszka typ, który też ma to samo. W sensie, że tylko jest drabinka i on schodzi. W ogóle jak byłem młodszy, to, bo tam miałem dwóch braci i rodzice tam zmontowali nam łóżko piętrowe i byłem tym, który mieszkał na tym górnym koju właśnie. Koju, tak, bo tam trudne były warunki. Naprawdę. Ale ja też na górze spałem. Ja tak samo. I jak to wpłynęło na naszą karierę zawodową, tak, powiedzcie. Gdzie są teraz ci, którzy spali na dole? W zarządach, tam ich Wiktoria obsługuje po prostu. Ale się czepił tych pociągów, nie? Jezu, ja spałem na tym górnym, tym właśnie górnym łóżku i się bałem, że spadnę zawsze. Czy się nie zjebałeś? Czy się nie zjebałem? No, ciężko powiedzieć, nie pamiętam. W sumie najebany, co? Nie, no kurde, ja bałem się, że spadnę i ciężko mi było spać w nocy, nie? Tak się bałem i chodziłem do rodziców, nie? I tak, wiesz, ja myślałem, że oni się biją.
A były to innego typu odgłosy. Nie, oni zamykali drzwi, nie? Ja myślałem, Jezus Maria, biją się i nie chcą, żebym na to patrzył. I zawsze tam telewizor chodził, nie? I później zawsze jak kończyli się bić, to ojciec wychodził w takiej rozpiętej koszuli, nie? Ochłonąć, nie? Na fajkę, mówię, i wjebałem, Jezu. Idę na balkon. Niech sąsiedzi wiedzą. Ale nigdy, ale przynajmniej dzięki temu nigdy tak, wiesz, stricte rodziców na samym seksie nie przyłapałem, nie? Chciałbym powiedzieć to samo. No i to jest coś, co chcemy usłyszeć. To było... Pozycja, proszę bardzo. Nawet inaczej. Byliśmy... Moi rodzice zabierali nas na wakacje i mieliśmy taki duży pięcioosobowy namiot, nie? Nie, nie w Radomiu. Byliśmy na Węgrzech, stary, nad Balatonem. Byłem w zagranicy, tak mi się podobało. Czyli to nie przyłapaliście ich, tylko się po prostu przy was ruchali, czy... Inaczej. Ile macie pomieszczeń w pięcioosobowym inaczej namiocie? Oni myśleli, że my śpimy. Yes. Tak. Więc śmiało można powiedzieć, że tu tata miał namiot w namiocie. Ale to mama go rozbiła. No. Ja ci pokażę, jak się rozbija namiot. A, wbiję tego gwoździa. A, mama rozbija namiot, a to stary wbijał gwoździe. Jest. Jest dzisiaj bardzo dużo seksualizowania, mnie chciałem zauważyć. I ciebie, tylko twoich rodziców. A, okay, to spoko. Nie, no dobra, ale opowiedz, jak to się stało. No ja, w sensie, ja pamiętam tylko tyle, że myślałem, że mam super zajebisty plan, że oni pójdą spać, a ja będę udawał, że śpię i się wymknę, żeby sobie zobaczyć w nocy jezioro, bo takie miałem fantazje, mam z lat 12. Że zobaczę, jak wygląda w nocy jezioro. Czyli wasze i jak ci się podobało to jezioro? No, nie wyszedłem z namiotu. Ale ktoś się zanurzył. Nie, bo ja do bardzo... Ja wtedy nie miałem pojęcia, co oni robią. Ja byłem, leżałem tam jako 12-latek, byłem wkurwiony i miałem... Niech już idą spać. Jezus. O co chodzi? Co on tak trzęsie tym tropikiem, nie? Ale słuchaj, ciekawe, że Krzysiek nie poszedł nad jezioro, a w namiocie i tak było mokro. Mi się przypomniała historia, którą kiedyś opowiedziałem. Pamiętacie historię z Japonii? Historię z Japonii? Tak. Czy trzęsienie ziemi, tak? Tak. Słuchajcie historii, jest motyw, że spałem w takim, jak się nazywa to, dorna taka, nie? Że tam śpi mnóstwo ludzi, ja miałem łóżko piętrowe, ja spałem na dole i jest noc, i nagle łóżko tak... I myślę, kurwa, koleś u góry wali konia. Ja mówię, ja pierdzielę, jak tak można? Ja sobie śpię, a koleś wali konia. Po prostu łóżko całe lata. I mówię, stanę i... Ale co mu powiem? Mówię, dobra, to śpię, nie? I tak, tak, dup. A potem myślę, a jak on ma atak padaczki? No i potem mówię, to zajrzę tam może. No ale jak zajrzę i nie ma ataku padaczki, tylko wali konia... To niezręcznie, to mówię, nie wytłumaczę, stary, sorry, myślałem, że masz atak padaczki. Stary, określenie nawalenie konia niezręcznie jest bardzo dziwne. Ty, a jakby chłop miał atak padaczki w trakcie walenia konia? To bym powiedział, kurwa, stary, 200% zgodności. To jedyne, co mógłbym zrobić, to mu wsadzić coś w zęby w tym momencie. O, tu aż komuś okulary chyba spadły. To miałby naprawdę grube denka. I słuchajcie, ja się naprawdę myślę, sprawdzić. I powiedzmy, dobra, sprawdzam. Wstałem, patrzę, a tam pusto, nikogo nie ma. I mam takie, no coś miłe prozjebało. Już kurde, to ostatnie piwo było niepotrzebne, nie? I poszedłem sobie, wyszedłem z tego pokoju, kupiłem sobie piwko, bo tam w automatach są normalnie piwa. Otworzyłem, siedzę, piję piwko i mam takie coś jest tak, w sensie takim, coś mi już na łeb siada. I nagle kolega do mnie pisze z Polski i mówi, spierdalaj! Tak ci powiedział SMS-em, tak? Znaczy napisał mi tak, nie? I tak, a nie nawet na odległość ludzie nie chcą... Ja czytam to i mówię, o co ci chodzi? On mówi, że było trzęsienie ziemi w Japonii, w okolicach Tokio i że fala tsunami zbliża się do wybrzeża. I ja mam takie... Podchodzę do tego gościa i się pytam, czy to prawda? On mówi, że tak. Minęło pół godziny, wyobraźcie sobie, 7 kilometrów od brzegu ludzi już, wiecie, ewakuowali, nie? Żeby nikogo tam nie było. I przyszła fala tsunami, spodziewali się 3-2 metra chyba. Przyleciała taka 90 centymetrów, jebnęła w brzeg i wróciła. Zawolski spierdalam. Więc pomyliłem walenie konia z tsunami. Znaczy z trzęsienia ziemi. Dla kogoś jest to imponujące. Ale to jest ciekawe, w jak efektowny sposób Łukasz Wolski musi walić konia, że pomylił z tym tsunami. Ale właśnie. Wiesz, rodzice...
jest... Nie to wkurza, bo jest bardzo duża... Jest... W większości kobiety mają przejebane, ale jest jedna rzecz, gdzie kolesie też mają. Że nas nikt nigdy nie uczy walić konia i nie ma do tego poradników. Nie ma tak, jak masz w kosmo, nie? Że tam jak zrobić tam, mieć orgazmy wielokrotne, coś tam. Nie ma tak, nigdzie nie ma jak, nie wiem, techniki walenia konia. Nie ma tak w Men's Health, nie? Nigdzie nie napiszą, jak zwalić konia, żeby nie czuć się potem jak śmieć. Nigdy się tego nie powiedzą, nie? Ale ja się bardzo... Mnie nikt nigdy tego nie nauczył. Ja nie wiem, czy ja to robię dobrze po prostu. Teraz jak mi gadasz o trzęsieniu ziemi, ja bym się tak nie pomylił po prostu. Ale... Może ja to robię bardzo inaczej, no. Ale stary, ja się bardzo z tym utożsamiam, ponieważ ja się nauczyłem masturbacji na gimnastyce korekcyjnej, szkole podstawowej. Po prostu robiłem nożyce dużo dłużej niż inne dzieci. Bo w ten sposób, wiesz, ocierasz sobie penisa. On nauczyciel. Nie, czy to, nie. I inne dzieci. Nie no. O podłogę, nie? I ja się zastanawiam. O podłogę? Tak. No bo no możesz spróbować, jak nauczysz się czegoś ciekawego. Jak pod... No normalnie, to leżałeś no, ale wiesz jak nożyce... Tak, no bo nożyce się tak robi, to jest to takie się ćwiczenie. Do góry unosi. Nie, są nożyce takie, wiesz, równoległe, takie pionowe i poziome, nie? No. To te poziome. Co ci robiło? A też ale na plecach czy na brzuchu? Na brzuchu. Ale ty musiałeś mieć dojebane mięśnie brzucha. No miałem, przyznaję. Albo bardzo szybko doprowadzałeś to, się to do... To jest niewiarygodne. Co? Jakie masz sobie mięśnie brzucha? To odwalenia konia na leżące. Ej. Ale jestem ciekaw... Co by było w Men's Healthie? Ale jestem ciekaw, co sobie wiesz, co sobie ta nauczycielka myślała, nie? Wszystkie dzieci już dawno robią jakieś inne ćwiczenia, a jedno dziecko kurwa napierdala nożyce. Też nie wiem, czy ja się zaczynałem trząść pod koniec, czy co, no szczerze nie wiem. Oczywiście ejakulacji wtedy jakby nie występowała w tamtym wieku, ale... Nie miałeś lat. 7. Ale na YouTube pierdoli czerwonego dolara teraz. Ale oczywiście wiesz, no ja wtedy nie miałem świadomości, że to jest masturbacja, nie? Po prostu to było jakieś uczucie, które mi się podobało, nie? A czułeś się potem okropnie? Nie, wtedy jeszcze nie. Dopiero jak się dowiedziałem, że to jest masturbacja na tym, jak na religii zaczęli mówić, że masturbacja, coś tam zła, ten. Czy to nie jest to, co ja robię na gimnastyce korekcyjnej? I miałem bardzo duży problem jakby z przejściem na tradycyjny model masturbacyjny. Tradycyjny, tak jak Bóg chciał. Tak jak z dziada pradziada. Miał tranzycję do innego motywu, do innego sposobu. Jeszcze później przeszedłem przez jakby taki model pośredni, ponieważ w jakimś czasopiśmie dla kobiet przeczytałem, że kobiety mogą się masturbować w ten sposób, że jakby zakładają nogę na nogę, co nie, i pocierają udami. I czekaj, czy to jest prawda? Tak. Dziękuję. Tak. Ale pan też nie wiedział. Tak. No bo to też nie jest takie, wiesz, oczywiste. Ale i chciałem jakby zbadać organoleptycznie. Czy masz waginę? Czy jakby mój penis jest na tyle mały i podobny do łechtaczki, że ja też to mogę zrobić. I okazało się, że tak jest. I dlatego tak siedzisz, kurwa, cały wieczór, tak? To jest niewiarygodne, że my nawet nie wiedzieliśmy. Jak Tomek jest cicho, to on się po prostu lepiej bawi. Jesus. Ale będąc szczerym, tak zupełnie, no. Zdarzyło mi się na lekcjach zakładać nogę na nogę. Czego lekcje? Matematyki na przykład. Okay. Tam wiesz, był ten znak większości. To na ciebie ale działało. Ale jako dziecko nie masz świadomości, nie? Co to jest, więc nie obwiniałbym siebie. Ale ksiądz mówił co innego na spowiedzi. Mówił, jakie masz grzechy? Ja mówię, więcej nie pamiętam i szedłem do domu. Yes. Boże, ja zataiłem tyle grzechów. Jaki? No różnych, no nie, tam przeklinanie, masturbacja, takie rzeczy. Księdzu nie chciał powiedzieć, a nam kurwa, chłopaki, dziewczyny. Przeklinanie, masturbacja, gwałty na zwierzęta, kurwa, co byście nie chcieli. Ciekawe, czy to się da połączyć, w sensie przeklinanie i masturbacja. Myślałem, że gwałty na zwierzęta i przeklinanie, no powiem ci prosto. Nie, no tutaj się nie boję. Nie sierwiesz, kurwa! Jest. Sumie... Ogon wyżej! Tutaj się nie boję, żeby mnie do piekła wyśleć. Nie. Sam to robisz, marnując pierwiastek Boży w człowieku to. Podnieś rękę do góry. Ty masz pod pachą napis ketchup.
No stary, masz wszędzie pomidory, a tu masz napis co? Ketchup. A jest faktycznie. Co? Masz ketchup napis. Tu masz ketchup. Ja wcale. Chłop występuje w tym swetrze od 2 miesięcy i nie wiedział, że Kotlin, kurwa, reklamuje. Jakby prał i rozwieszał, to by wiedział, nie? Ależ. Ciekawe. On dzwoni do Kotlina. Coś nie mi sprzedali. Spokojnie, proszę pana, to jest reklama niekomercyjna. Niewiarygodne. Chciałbym się w cytryny i tu masz takie, rozkładasz rękę, masz 7-up. Jestem bardziej opóźniony niż te pociągi, najwyraźniej po prostu. A co masz na drugiej ręce? Też masz ketchup? Właśnie nie wiem. Jak mam musztardę, to oszaleję. Nie, to tylko po prostu jest ujebane. Szakszukę to ma. Czekaj, a od spodu zobaczycie tam się może być. Yes. Tak, nie, tu będzie pasata. A myślałem, że to jest najdziwniejszy sposób, żeby pokazać koledze swoje przyrodzenie. Że to jest takie, zobacz co tu mam napisane. Ser. Wstydziłeś. Ser, chodzi już z brytyjskiego. Ser, ale, miał, ser, tak. Ale dla ciebie... Tu masz tytuł szlachecki, pierdolnięty. Ale tak, dla ciebie mam napisane ser Łukasz. A wiesz, że... Bo ja kiedyś brałem udział w rekonstrukcji bitwy pod Grunwaldem. Tak. To ci skojarzyło? Tak, już tłumaczę dlaczego. Tam miało miejsce najbardziej chujowe product placement, jakie widziałem. Bo ściągnęli kaskaderów, którzy w pełnych, kurwa, zbrojach zrzucali się z siodła na koniach kopiami. Ale że sponsorował to Hochland. Każdy z nich nazywał się Ser Emmentaler, Ser Mastaver, nie? Ser, jakiś tam, nie wiem, Ser z szynką, nie? Ser Tylżycki. Ser Tylżycki. Wyobraź sobie, że no jesteś, kurwa, podporządkowujesz życie swojej pasji. Umiesz, kurwa, w XXI wieku jeździć konno, nie? I napierdalasz jako ser śmietankowy po prostu. A Krzysiek tam siedział na tym koniu, myślał, krzyżacy się w grobie przewracają, kurwa. Jezu, ale co straszne, kto to wymyślił? Hochland. To jest ta bitwa, bitwa pod Grunwaldem, sponsorował Hochland. Dziękujemy wam bardzo za dzisiejszy wieczór. Piękne dzięki, Warszawa. Łukasz Wolski, Tomek Machnicki, Krzysiek Kasparek.